Nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem. Moim jesteś. Księga Izajasza, 43 rozdział, werset 1. Strach jest czymś, co znają już małe dzieci. Już małe dzieci się boją. Również dorośli na krótko przed śmiercią odczuwają strach. I jak czerwona nitka, to dręczące uczucie mniej lub bardziej przeplata się przez życie ludzkie. Możemy się bać tego, co się wydarzy. Wypadku, choroby, sytuacji, z którą sobie nie poradzimy. Dokładnie tak samo strach przed śmiercią dla wielu jest rzeczywistością. Wszyscy wiemy, że musimy umrzeć, ale najchętniej odsuwamy myśl o śmierci. Czy ma to związek z tym, że nie wiemy, co będzie po śmierci? Albo boimy się sądu Bożego? Tak czy owak przewija się tu strach przed karą. Każdy zły czyn, który popełnimy, wywołuje swego rodzaju lęk, swego rodzaju strach. Gdy to się wyda, w jaki sposób możemy przezwyciężyć strach? Potrzebowalibyśmy kogoś, kto zawsze byłby przy nas, czy to w życiu, czy to w śmierci. Musiałby być też ktoś, kto jest mocniejszy niż śmierć. Jeśli ktoś taki jest, tu jest nim Jezus Chrystus. To jest nim Jezus Chrystus. Dokładnie tak. Jeśli jest ktoś taki, to jest nim Jezus Chrystus, Syn Boży. Jego miłość jest tak wielka, że na krzyżu złożył swoje życie dla wszystkich obciążonych. Jego moc jest większa niż moc śmierci, gdyż po 3 dniach zmartwychwstał. Każdy, kto mu zawierzył, do tego kieruje słowa. Nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Tak mówi Słowo Boże o Panu Jezusie Chrystusie. Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. Księga Izajasza 43:1.